Ponad 80 firm z listy Top 100, Fortune Top 100 korzysta z rozwiązań w mniejszym lub większym stopniu firmy SoftLayer. Czym jest SoftLayer i co ją charakteryzuje, tą firmę? Infrastruktura SoftLayer oparta jest o 14 data center rozlokowanych po świecie. Lokalizacja taka globalna zapewnia bezpieczeństwo geograficzne. Dodatkowy dostęp do internetu zapewnia 17 punktów dostępu do internetu, takich hubów sieciowych, które mają dedykowane połączenia fiber channelowe o prędkości 10, 20 40 gigabitów od kilku niezależnych operatorów. W obecnej chwili w Europie trwają prace nad uruchomieniem trzech nowych ośrodków obliczeniowych w Paryżu, w Londynie i we Frankfurcie, które już niedługo będą dostępne w naszej ofercie. Wszystkie te centra danych są zgodne ze standardami kontroli SSAE 16, czyli bezpieczeństwa i niezawodności, stworzone przez Amerykański Instytut Dyplomowanych Księgowych Publicznych. Audyt prowadzony jest przez specjalistów i dotyczył wielu aspektów działania data center, od nadzoru kierownictwa wykonawczego, obsługę klienta, szeroko rozumiane procesy IT, procedury human resources, czy też ocenę ryzyka. SoftLayer przeszedł również, jako firma amerykańska chcąca działać na rynku europejskim, proces Safe Harbor, czyli weryfikacji, czy procedury wewnętrzne i czy sama firma spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 95/46/WE. Dyrektywa ta mówi i dotyczy ochrony danych osobowych. Każde centrum przetwarzania danych, każda taka serwerownia składa się z pojedynczych podów. Pody to, tak jak można sobie wyobrazić, że to jest pojedynczy punkt, pojedyncza komora serwerowa. Każdy z takich podów jest usystematyzowany, jest tak samo zbudowany i może zawierać do 5000 serwerów. Taka standaryzacja tych podów, tych serwerowni umożliwia odwzorowanie w każdym miejscu na świecie infrastruktury oraz umożliwia łatwe zarządzanie tą infrastrukturą. Dodatkowym wyróżnikiem całej firmy SoftLayer, całej infrastruktury SoftLayerowej jest to, że każdy serwer podłączony jest do sieci, do internetu, maksymalnie 5 interfejsami. Dwa z nich są podłączone do sieci publicznej. Są to interfejsy niechronione i mogą one pracować z prędkością do 10 gigabitów. Dwa dodatkowe połączone są do sieci prywatnej. Mogą też pracować z prędkością do 10 gigabitów. No i piąty, ostatni służy do zarządzania tymi naszymi serwerami. Całość infrastruktury tak ogromnej zarządzana jest przez, ludzie z SoftLayera mówią, że to jest system operacyjny wszystkich serwerowni, IMS, Integrated Management System, który umożliwia praktycznie bezobsługowe zarządzanie wszystkimi serwerami, wszystkimi funkcjami i czynnościami, które są związane ze sprzedażą, z upgrade'em, z deprovisioningiem usług czy też serwerów. Większość czynności, która jest wykonywana w serwerowni, wykonywana jest właśnie za pomocą tego systemu IMS bez udziału człowieka. Tak jak powiedziałem, wielkość firmy to jest w tym momencie 14 serwerowni, które są rozsiane po całym świecie, natomiast w tym roku ma do tych 14 dołączyć następne 14, tworząc sieć 28 centrów przetwarzania danych rozlokowanych w strategicznych dla IBM-a i dla firmy SoftLayer punktach globu naszego. Wszystkie te serwerownie spięte są siecią prywatną, która jest widoczna właśnie na tym slajdzie, który jest teraz prezentowany. Ostatnie badania instytucji, które analizują rynek usług cloudowych, wskazują, że na SoftLayerze hostuje się ponad 50 milionów hostów.